Witajcie! Dziś kilka słów o instalacji najnowszej wersji oprogramowania Silhouette Studio. Możemy pobrać ją ze strony producenta, w zależności od tego, czy pracujemy na systemie Mac czy Windows. Starsze wersje tego pliku możemy również pobrać ze strony producenta. Jest on już w innym miejscu. Wersję starszą 3.8 znajdziecie. W tej zakładce, tak jak tutaj widać, wszystkie linki także są w opisie. Natomiast po zainstalowaniu wybranej wersji pojawia nam się kreator. Zatwierdzamy Next, następnie wybieramy miejsce, w którym chcemy, aby zainstalował się nasz program. I klikamy Install. Pojawia się informacja, czy chcemy zainstalować również aplikację Bonjour. Czym ona jest? Oczywiście możecie przeczytać w języku polskim wystarczy zaakceptować warunki umowy licencyjnej, przejść dalej, wtedy wszystkie te informacje się wyświetlają. Pakiet Bonjour zapewnia niewymagające konfiguracji usługi sieciowe Bonjour dla programów działających na systemie Windows, np. iTunes, Safari i narzędzie Aport. Jest szczególnie przydatne dołączenie się z urządzeniami takimi jak Aport Base, Apple TV i iPhony. Jeżeli nie potrzebujemy tego typu oprogramowania, nie posiadamy e, takiego sprzętu. Wystarczy wybrać Anuluj, i wtedy mm, ta aplikacja nie zostanie e, zainstalowana. E, tu jest kolejne pytanie: czy chcemy zainstalować również Silhouette Link? E, ja bardzo polecam tą aplikację, ponieważ pozwala ona na łączenie się z tabletami y, oraz e, smartfonami. E, Dalej instaluje nam się właśnie Silhouette Link oraz Silhouette Studio, najnowsza wersja po zakończeniu instalacji. Wyś program wyświetli się e, już otwarty na naszym ekranie. Tutaj pojawia się informacja, czy na pewno chcemy uruchomić e, dalszy proces e, instalacji. Jeżeli nie instalowaliśmy, Bonjour, tym nie musicie się martwić. Silhouette Studio spokojnie działa również bez tej dodatkowej aplikacji. Jest ona. Dowolna, jeżeli nie chcecie instalować, wystarczy w odpowiednim momencie tutaj anulować instalację tej aplikacji. Instalacja dobiegła końca, teraz po przy zatwierdzeniu instalacji naciskamy finish, dzięki czemu oprogramowanie wyświetli się już gotowe do tworzenia. Po więcej informacji zapraszam Was na, do innych naszych filmików. Będziemy tutaj oprowadzać Was szczegółowo po tej najnowszej wersji oprogramowania Silhouette Studio. Zapraszamy!